Po Złotych Kolcach kolejna nagroda. Tytuł budowniczego obiektów sportowych odebrał Czesław Renkiewicz. Statuetka i nagroda jest przyznawana każdego roku władzom samorządowym, które wyróżniły się w realizacji inwestycji sportowych i rekreacyjnych, przyczyniając się do rozwoju bazy sportowej, rekreacyjnej czy turystycznej. Tytułem budowniczego i statuetką mogą być uhonorowani tylko ci przedstawiciele władz samorządowych, którzy odznaczyli się osobistym zaangażowaniem w rozwój sportu. I w tym roku dwie nagrody w różnych kategoriach trafiły również do miasta Suwałki. Jedną z nich jest nagroda za sportowy obiekt roku, którą otrzymaliśmy za inwestycję polegającą na budowie wielofunkcyjnego boiska przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach. A druga nagroda to już nagroda, którą otrzymał bezpośrednio pan Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, i ten tytuł to budowniczy polskiego sportu. Ta nagroda jest taką nagrodą za całokształt działalności pana prezydenta. Ona ma związek z tym, że rzeczywiście w ostatnich latach w Suwałkach tych obiektów sportowych powstało bardzo dużo, bo między innymi stadion piłkarski, stadion lekkoatletyczny, większość boisk przy szkołach i też planowane inwestycje w kolejne obiekty, między innymi ZST, na który mamy ogłoszony właśnie przetarg i mamy nadzieję, że w przyszłym roku to boisko powstanie. Wkrótce w naszym mieście powstanie też hala sportowa przy ulicy Zarzacza. Uroczystość wręczenia wyróżnienia i statuetki odbyła się podczas gali Sportowa Polska, która miała miejsce w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie.